Witam wszystkich z tej strony Konar. Witajcie kochani, z tej strony wasz Konarek i zapraszam na kolejny odcinek, mianowicie wprowadzenie do kolejnej serii, mianowicie gameplay serwera Invoria S2. Wiem, że już ogólnie całego gameplaya miałem nagrać naprawdę bardzo dawno, jednak niestety nie miałem różne problemy z mikrofonem, pierwszy problem miałem 2 dni, później dopadłem się za takie duperele typu robienie intro i tak dalej. No i po prostu ten konkurs, to wszystko i tak jakoś nie miałem na to czasu, jednak wezmę się w garść teraz, jak już wszystko nadrobimy. Zróbmy sobie może tym razem wojownika, coś dla odmiany, żeby nie grać. Może zróbmy tak, że na każdej serii będziemy grali inną postacią, żeby jakoś to było urozmaicone. No dobrze, tak więc jak zauważyliście wcześniej, kiedy ja mówiłem, do wyboru mamy 2 królestwa, jest to królestwo jakieś czerwone, różowe oraz zielone. Nie wiem jakie są nazwy, ponieważ po prostu nie miałem czasu, po prostu nie miałem jak zobaczyć tego wszystkiego. Pierwsze to jest jakoś na K, a drugie to zaraz zobaczymy, jest to Daktaris. No dobrze, tak więc serwer jest medium easy. Jak widać mamy przerobione bronie, że tak powiem, kolejności tych wszystkich broni, prawda? Czyli nie mam jeszcze na pierwszy level, tylko po prostu są już inne. To jeszcze można powiedzieć. Tak więc serwer wydał mi się ciekawy, ponieważ mimo, że jest easy medium, jak na easy medium gra tutaj naprawdę sporo graczy, to mnie naprawdę zaciekawiło. Oczywiście jak widzicie miksturki, pelerynki nieskończone, to mi się bardzo podoba. Posiadamy również pasy, magiczne pasy. Magiczne pasy możemy robić u poległego kowala, z tego co pamiętam. To też, ale nie można w nie wkładać bonów. Wydaje mi się, że będzie jakoś to w miarę ciekawie, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało później. No dobrze, co tu jeszcze powiedzieć? Tak więc brak tutaj 6-7 bonu, co jest dużym plusem, ponieważ według mnie jest to... Było to w ogóle całkowicie zbędna rzecz wprowadzona do Metina. Nie podoba mi się takie coś, no ale dobrze. Tak więc minimalnym utrudnieniem jakie zostało wprowadzone jest to, że HP oraz ABS nie wchodzą maksymalne. Czyli wszystkie bony wchodzą maksymalne, jednak te 2 nie wchodzą. Co jeszcze? Mianowicie mamy przerobionego biologa. Tak więc biolog to nie jest, że tak powiem, takie same misje, tylko po prostu oddajemy inne przedmioty i chyba też ubijamy inne potwory. Po prostu jest to inaczej wszystko zrobione. No i jest też dodane tak jakby podróba tego całego biologa, mianowicie badania bestiarza. Badania bestiarza to będzie coś w stylu biologa, jeśli dobrze, że tak powiem, tak mi się wydaje. No tak, to będzie coś takiego w stylu biologa. Tak więc ciekawi mnie w szczególności tutaj taki fakt jak artefakty wodne, ogniste, jakieś takie z natury. Nie widziałem czegoś takiego wcześniej, więc nie wiem jak to działa, nie miałem możliwości czegoś takiego w ogóle nigdy zobaczyć. Dlatego mnie to w jakiś sposób ciekawi. Z tego co wiem, to będą chyba jakieś ataki, jakieś takie wybuchy z tych artefaktów, co chyba sekundę, co 2 sekundy. Co 2 sekundy automatycznie jest ten wybuch artefaktu i ilość tych wybuchów w jednym artefakcie zależy od chyba poziomu jakiegoś rozwinięcia tego artefaktu konkretnego. Tak więc nie miałem okazji jeszcze tego przetestować, czy nie wiem jak to będzie wyglądało. Jak wiadomo, oczywiście te EQ epickie i tak dalej, jak to się tam będzie nazywało. Robimy oczywiście z biżuterii na 54, butów na 55, tarcz na 61 oraz hełmów na 41. To jest chyba logiczne, ale może ktoś tam nie wiedzieć, to o tym wspomniałem. Tak więc pójdźmy teraz, zobaczmy, ogląda całe M1. Jak wiadomo, znaczy może nie wiecie. Zmiana skilli oczywiście można zmieniać, jednak w M1 u handlary zmieniamy na 90 bodajże 5. Tak, dobrze, na 95, później mamy chyba na 120, tam z jakiegoś bossa, coś takiego można wydropić, nie wiem dokładnie skąd. I na 130 mamy z item shopu. Tak więc tutaj jak widzicie mamy miksturki i kamienie, takie podstawowe przedmioty. Obok mamy jak widzę sklepik jakiś. W sklepiku co nam oferują? Przedmioty specjalne, mikstury, wzmocnienia.
Tak więc przedmioty specjalne, czyli dzika, mamy takie różne zwoje i tak dalej, bryłki. Takie już trochę, no wydaje mi się, że się przydadzą te rzeczy również. No dobrze, zobaczmy kolejny sklep, mikstury, wzmocnienia. To się na pewno przyda. Radzę każdemu kupować, naprawdę ułatwia grę. No i wiadomo, tam jeszcze te fryzury, ale tego już nie będę pokazywał, szkoda czasu. Tak więc kolejnym sklepem, który wam zademonstruję, to jest księgarz na przykład. Tak. Księgarz nam umożliwia odświeżanie skilli. Nie wiem, może jak się na przykład zbugują skille, to możemy wtedy odświeżyć. Coś w tym guście może. Jakoś tak może zaplanowali to, żeby nie było problemów. Mędrzec. Mędrzec to jest umiejętności. Na przykład jeśli nie chcemy mieć skilli. Na przykład tutaj od niego otrzymujemy skillet, ale wybieramy jak chcemy. Na przykład ja chcę wszystkie P, a Berserk G, po czym dostałem teraz, rozdało mi statystyki, ale Berka dało mi na G, przez to nie muszę cofać tego ręcznie. To jest naprawdę przydatne. Jak widzieliście, była tam też loteria. Na szczęście już dropłem jeden zwój, to zademonstruję wam jak to działa. Tak więc kupon, jedno losowanie, gratulacje, szkatułka inworiańska. Tak więc zobaczmy co z tego leci przy okazji. Tak więc bryłkę dostaliśmy oraz niebieską rosę. No tak więc takich mamy NPC w kółku, których możemy znaleźć, bo innych. O, jest jeszcze jakiś mistrz eventów, ale to będzie tylko podczas eventów. Tak więc ciekawostką, która mi się spodobała, jest mianowicie na przykład blokada expa. Blokada ekwipunku, przepraszam. Tak więc tutaj możemy zablokować swój ekwipunek wpisując hasło. Sprawdźmy to od razu, czy mógłby nie sprawdzić. Dobrze, użyliśmy tego hasła, teraz trzeba zablokować. Dobrze, tak więc zablokowaliśmy ekwipunek i zobaczmy co możemy robić. Tak, wyrzucać nie możemy. Aha, handlować też nie możemy, ale przesuwać PQ już możemy. No dobrze, ciekawe, fajnie to jest zrobione. Tylko wiadomo, trzeba by to było jakoś kombinować, żeby było inne hasło. Rzeczą, która mi się spodobała, co znalazłem w prezentacji, był podręcznik gracza. On jest tutaj. Mamy też również przywołanie konia, Wikipedię, dropu. O, to jest to, co mi się spodobało. Zaraz do tego przejdziemy. Magazyn, przedmioty CS-a, smocza alchemia, drop sztab. Właśnie nie wiem czemu wyłączanie jest drop sztabek. Jest dziwne trochę, no ale dobrze. Zmiana ekwipunku, okno zwierzaka. No dobrze, przejdźmy teraz do podręcznika gracza. Tak więc tutaj mamy przenośny sklepik. Marmury możemy kupować, dozorce i blokować chyba doświadczenie. Tak, i oraz mamy teleportację. Wybrany człowiek, gdzie chcemy iść, wymagania, przedmioty. Pokazuje nam na przykład, pokażmy coś takiego. No nie, a gdzieś przykładu, gdzie wymagane jest jakieś przedmioty. No dobrze, tak więc pokazuje nam wymagany poziom, koszt przejścia, później jakiś tam jest określony już. Następnie mamy własne teleporty, których możemy zapisywać w każdej chwili. Oraz mamy Wikipedię dropu, co jest dla mnie najciekawsze. Jeszcze jak widać nie zrobili wszystkiego dokładnie. Przygotowali pierwsze 4. I nam pokazuje co zrobimy z każdego, że tak powiem, bossa. Bossa, nawet Metina wprowadzili jednego. No dobrze, tak więc no pokazuję na cały drop. No dobrze, to na tyle jeśli chodzi o to. Co tu jeszcze? Pójdźmy. Z tego co słyszałem, jest tu możliwość kupienia jednej pelerynki, która jest na stałe. Jednak nie mogę tego znaleźć, tak więc zaraz do was wracam, tylko znajdę tego NPC. Jestem już z powrotem, tak więc udało mi się znaleźć tego NPC, jest nim mianowicie czarownik. Tak więc jak już mówiłem, mamy jedną zmiankę, która się nigdy nie kończy. Jednak kosztuje ona już 5 milionów, co jest dla takiego gracza typu ja, początkującego, za drogie. Niestety dopiero to w późnym etapie kupię, teraz niestety nie mam tyle kasy. Nawet jak szlapki mu sprzedawał, to tak, że powiem, jest to dla mnie za dużo. Dałem tutaj też marmurki, dodania, które się już niestety kończą. Tak więc kupię sobie przy okazji dodania, te. Później sobie coś z tym porobię. Dobrze, tak więc chciałem jeszcze wam zademonstrować tego poległego kowala, jednak nie wiem gdzie go można znaleźć na razie. Pokażę wam to w jakimś innym odcinku. Handlarz bronią wygląda tak, o.
Wszystkie bronie są, jeszcze wszystkie, w większości broni są pozmieniane. Z tego co widziałem, to bronie na 5.2 też mają średnie. Na 3.0 też mają średnie, tak więc wszystkie bronie z tego sklepu mają średnie. O, widać, zbroi nie modyfikowali, normalne, tak samo, taki sam mają wygląd, zbroje wszystkie. Myślę, że to na tyle. Nie będę już tego przedłużał, tak więc dziękuję, że mnie oglądaliście. Czekajcie na kolejny odcinek, będę teraz jakoś je pokazywał, że tak powiem, częściej. Tak więc to na tyle. Idę jak spić. Na razie.